Śląsk, Wrocław, Pogoń Szczecin. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Kolejny mecz Ekstraklasy z trybun na żywo. Kanał 365 Dni o Piłce. Zapraszam Was na vloga z wycieczki do Wrocławia, a także z tego, miejmy nadzieję, hiciora, a więc meczu Śląsk, Wrocław, Pogoń Szczecin. Postanowiłem na własne oczy zobaczyć, czy faktycznie Erik Exposito to taki dobry grajek. Słuchajcie, no trzeba obejrzeć lidera Ekstraklasy, zwłaszcza po tym długim, ponad 50-dniowym rozbracie z Ekstraklasą. W piątek widziałem mecz na żywo Ruch Legia, w sobotę oglądałem wyczyny Krakowi i ten łomot z Radomiakiem. Natomiast dzisiaj, żeby gdzieś dopełnić ten fantastyczny piłkarski weekend z Ekstraklasą, jadę właśnie na spotkanie Śląsk-Pogoń. Zobaczymy, co czeka na Tarczyńskiej Arena. To dla mnie też będzie wyjątkowa wycieczka, bo pierwszy mecz, który obejrzę na żywo, właśnie z trybu na stadionie Śląska, także mówiąc wprost, nie mogę się doczekać. Czuć w powietrzu zapach dużego meczu, natomiast tak naprawdę to czuć, że pada, jest pochmurnie i te warunki, no być może akurat będą sprzyjać piłkarzom Śląska i Pogoni Szczecin. Liczę na duże show, zresztą też no nie chcę być specjalnie odkrywczy. No te pierwsze mecze kolejki rundy wiosennej były świetne, masa bramek, też wiele emocji, także naprawdę no wszystko tutaj się w teorii oczywiście powinno zgadzać. Drugi największy obiekt obecnie w Ekstraklasie, a więc Tarczyński Arena, stadion w końcu lidera Śląska Wrocław. No i zobaczymy, co mają dla nas piłkarze. Właśnie zostawiłem rzeczy w hotelu i w tej chwili zmierzam na stadion. Słuchajcie, dużo kibiców, dużo szalików, generalnie zieleń się tutaj wylewa i naprawdę gdzieś ta atmosfera jest taka ciekawa. No zobaczymy, co pokażą przede wszystkim piłkarze, no bo wiadomo, że lider pod, powiedziałbym, może nie presją, ale takimi oczekiwaniami. No zobaczymy, jak wystartuje ta ekipa trenera Jacka Magiery, czy tu faktycznie będzie ogień od pierwszego meczu rundy wiosennej, no bo też przeciwnik nieprzypadkowy. Miałem kilka też grupek kibiców Pogoń Szczecin, także zobaczymy, czy też goście dadzą z siebie maksa, jak się pokażą tutaj na Tarczyńskiej Arenie. Say that if we go into style, the first half was not something that we was proud of. What we was proud of was that when things go against, like it did the first half, we kept on going as a team. We had good body language and we worked so we could have 0-0 in halftime. Z czego na pewno nie jesteśmy dumni, to z tego, jak wyglądaliśmy w pierwszej połowie i tego, jakim stylu graliśmy.
A z kolei dumni jesteśmy z tego, jak reagowaliśmy, gdy nie szło, gdy było wszystko przeciwko nam i jak reagowaliśmy jako drużyna na te wydarzenia i dalej kontynuowaliśmy naszą grę. And in half time we all agreed that we wanted to show something better in second half, and I think we did, and in the end we are very happy with the win. I'm very proud of our Pogon's player, how they are willing to fight for each other during 90 minutes, and it was more than 90, but during the full game. Co nieco zmieniliśmy w przerwie i ta druga połowa była taka, że już mogliśmy być z niej zadowoleni. Pogon win here last time and some of the players that was not born in the team at this moment, so that's it. Z punktu widzenia jeszcze takiego motywacyjnego i historycznego, no to 23 lata minęło od kiedy Pogoń tutaj wygrała i w drużynie są zawodnicy, którzy nawet się nie urodzili jeszcze, a już dzisiaj są w kadrze. Mają mniej niż 23 lata. To tyle. Dziękujemy, czekamy na pytania. Mamy na sali mikrofon, więc proszę o poczekanie na mikrofon. Proszę, Karol Bugajski. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Dobry wieczór, panie trenerze. Mówi pan o tym stylu z pierwszej połowy, z którego nie był pan zadowolony, czyli można się pokusić o taką tezę, że się z was trochę zaskoczył, trochę zmusił do takiej mniej efektownej gry niż zazwyczaj? Not surprised, it's the leader of the league and it would be very, very bad if the quality of the leader of the Extraklasa surprised us. So, but I think we lost a little bit about our courage in first half. We lost a little bit about our willing to do something about this game, so I think it was more us than Śląsk in this moment. No, nie tak, że nas Śląsk zaskoczył. Śląsk to jest lider Ekstraklasy i gdyby Śląsk zaskoczył tym, że dopiero teraz ma jakąś jakość, to coś by było nie tak. Myślę, że brakowało nam tego, czego nam zabrakło, to odwagi w pierwszej połowie i woli takiej, żeby grać po swojemu, a Śląsk z kolei to miał. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Pogoń zwyciężyła 1-0 i z nami trener WKS-u, pan Jacek Magiera. Trenerze, prośba o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że tak mogę powiedzieć, że było to dobre do oglądania widowisko. Zagraliśmy dobry mecz, stworzyliśmy sobie wiele sytuacji do tego, aby strzelić gola. Nie zrobiliśmy tego. Dlatego przegraliśmy to spotkanie 1-0 po pierwszej przypadkowej bramce ze strony Pogoni. Natomiast no, w sporcie liczą się przede wszystkim punkty zwycięstwa. My dzisiaj tego nie mamy, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast w żaden sposób nie możemy tutaj powiedzieć, że drużyna nie zrealizowała tego, co chcieliśmy, bo byliśmy stroną dominującą, zmienialiśmy stronę gry, biegaliśmy za linię obrony, mieliśmy znakomite sytuacje, jak Petra Szwarca w pierwszej połowie, jak Erika, jak Samsa Talara, jak Patryka Klimali, to tak na szybko. Sporo strzałów, 9 celnych, chcemy to utrzymać, chcemy dalej być zespołem, który będzie dobrze bronił, ale też i atakował. Nic się nie dzieje. Przegrywamy mecz po 16 meczach z rzędu bez porażki. Kiedyś ta seria musiała być zakończona. Szkoda, że dziś, ale tak jest w sporcie, tak jest w piłce. Za chwilę mamy następne spotkanie ze Stalą Mielec, które chcemy wygrać. To jest sprawa jeszcze cały czas otwarta. Chcemy wygrywać w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Co do incydentu, który miał miejsce, no wyglądało to trochę aktorska gra ze strony bramkarza Pogoni. Widziałem na wideo sytuację, nie wiem, czy go musnęła w ogóle ta piłka, ta butelka. Także zagrał taktycznie w tej sytuacji. Nic się tam nie wydarzyło, chociaż muszę powiedzieć, że wrzucenie butelki na boisko nie powinno mieć miejsca. To jest coś, co na pewno jest nagalne. Natomiast aktorska gra bramkarza Pogoni ogromna, który
który nie został uderzony butelką. No, słuchajcie, co ja wam powiem. No fajny mecz, naprawdę fajny mecz. Działo się we Wrocławiu sporo. Mój pierwszy wyjazd do Wrocławia, jeżeli chodzi o spotkanie na stadionie Śląska Wrocław, natomiast na końcówka, no gdzieś taka, powiedziałbym, z gatunku MMA, niekoniecznie w futbolu. Oczywiście różne można mieć opinie. Trener Magiera też podzielił się swoim spojrzeniem, jeżeli chodzi o ten mecz. Mówił tam, że to oczywiście była gra aktorska, że cały czaru no, nie ucierpiał zbyt mocno. Natomiast fakt są takie, że takie patologiczne zachowanie niestety, że niestety, no po prostu trzeba tępić. No to się nie może po prostu zdarzyć i gdzieś no to musi być piętnowane. Ma się odbyć specjalne posiedzenie dotyczące tego wydarzenia. Natomiast suma summarum, jeżeli chodzi o takie sprawy sportowe, to mecz super. Naprawdę fajne widowisko. Śląsk do 70 minuty wygląda rewelacyjnie, to muszę przyznać. Gdzieś łapałem się za głowę cały czas, patrząc po tych niewykorzystanych sytuacjach, no bo to, że piłkarze, gospodarzy nie potrafili strzelić bramki, to właściwie zakrawało jakiś skandal, bo tam się wszystko zgadzało poza wykończeniem, poza jakimiś takimi drobnymi kwestiami, nie wiem, lepsze dopieszczenie piłki czy coś takiego. Natomiast na samym końcu cwaniactwo, spryt wygrał, Pogoń wygrała. Tak to wyglądało. Słuchajcie, moi drodzy, wielkie dzięki za materiał. Kanał 365 dni o piłce. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.